Bardzo gorąco i ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o największych błędach popełnianych w trakcie retinokuracji, których zdecydowanie nie należy popełniać, bo można skończyć z trwale uszkodzoną barierą lipidową, ze zwiększonym wysypem, z trwale uwrażliwioną skórą, która będzie nadreaktywna, ciągła w rumieniu i zaczerwieniona i po prostu będzie chłonęła kosmetyki pielęgnacyjne cały czas na poziomie level hard, a my raczej chcemy uzyskać efekty na retinoidach, na retinolu zdumiewające, spektakularne, a przede wszystkim efektywne, jak najbardziej, a nie żeby niewłaściwie go używać i później nadrabiać kolejne straty. Także albo retinol używamy w konkretnym celu, albo używamy go błędnie i niszczymy, rujnujemy sobie twarz. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Jest to cykl odcinkowy numer 1, odcinków będzie trochę więcej. W zakładce live lekcje edukacyjne na moim kanale jest 1,5-godzinny wykład na temat stosowania retinolu. Także jeżeli ktoś go jeszcze nie oglądał, to również serdecznie odsyłam do obejrzenia, ponieważ warto obejrzeć i pogłębić sobie tą wiedzę merytoryczną z zakresu merytoryki i praktyki. O. Retinol, retinoidy to nie są zabaweczki, to nie jest glicerynka, to nie jest soczek pomarańczowy, to nie jest peptyd, to nie jest ceramid. To jest bardzo intensywny składnik aktywny, który posiada wielokrotne, wielotorowe, intensywne, integralne działanie na skórę. Jest to składnik, który w realnym stopniu odmładza skórę, cofa proces starzenia się skóry, stymuluje kolagen, elastynę, kwas hialuronowy, jak i również fibroblasty, bardzo silnie regeneruje komórki skóry, uczy prawidłowo funkcjonować nasze gruczoły łojowe, naszą skórę, aby prawidłowo funkcjonowała, jak i również przebudowuje skórę i pogrubia skórę, czyli mamy efekt radykalnego pojędrnienia skóry i redukcji zmarszczek. Bardzo dużo ludzi popełnia kolokwialny błąd przy retinolach, bo słucha wielu źródeł w internecie i tak naprawdę ludziom zaczyna się to, powiedzmy sobie szczerze wprost, mieszać w głowach, ale sugerujmy się tutaj rozsądkiem i nie dawajmy się po prostu zwieść na różnego rodzaju chwyty marketingowe, bo później chwyty marketingowe nie będą Wam ratować skóry, tylko Wasze pieniądze, które będziecie musieli wydać na naprawę bariery hydrolipidowej i wtedy gwarantuję, że do śmiechu już Wam nie będzie. Zarówno w skutkach, które będziecie czuli na twarzy, jak i również w kwestii, że będziecie musieli wydawać ogromne pieniądze na odbudowę skóry. Pierwszy błąd, który jest po prostu niewybaczalny, tego błędu się nie wybaczam, jest to łączenie retinolu, kwasów albo peelingów enzymatycznych. Przypominam, że retinol jest składnikiem keratolitycznym. Retinol wykazuje właściwości złuszczające skórę, czyli w trakcie stosowania retinolu nawet wielu producentów produkujących swoje produkty, preparaty z retinolem daje merytoryczną informację, że w trakcie stosowania produktów z retinolem między innymi nie można być w ciąży, nie można karmić piersią, należy używać SPF 50, jak i również nie łączymy kuracji z kwasami ani z innymi składnikami złuszczającymi. I teraz odpowiedzcie sobie na takie pytanie. Po co złuszczać skórę kwasami? Po co złuszczać skórę peelingiem enzymatycznym, skoro używacie złuszczający retinol? Po pierwsze, bo chcecie pozbyć się szybciej suchych skórek? Może i się pozbędziecie szybciej suchych skórek, aczkolwiek skutki będą bardzo, bardzo negatywne i tak naprawdę rujnujecie całe działanie retinolu. Nie pozwalacie skórze właściwej się pogrubiać, pojędrniać, przebudowywać i regenerować. No i dodatkowo dokopujecie ostro na level hardzie barierze lipidowej, która w pewnym momencie przestanie istnieć. Nie ma możliwości stosowania kwasów ani jakichkolwiek peelingów albo peelingów enzymatycznych przy retinolu. Po pierwsze, nie ma potrzeby, bo on wykazuje w przypadku bardzo rozregulowanych skór złuszczanie drobnopłatkowe, które jest widoczne, po prostu się sypiemy, a zgodnie z perspektywy tolerancyjnej złuszczanie może być w formie mikro, czyli niezauważalne dla Was. I wtedy pojawia się pytanie, czy skoro się nie łuszczę, skoro nie jestem podrażniona, to znaczy, że retinol nie działa? Działa. Działa, jak najbardziej on działa, tylko złuszczasz się w formie mikrozłuszczania, w sposób niewidoczny dla siebie, Twoje komórki skóry się odnawiają i jak najbardziej w pełni skóra się regeneruje. Także nie łączymy pod żadnym pozorem jakichkolwiek kwasów
złuszczających, nie stosujemy żadnego peelingu enzymatycznego, ani żadnych peelingów do twarzy w trakcie stosowania kuracji retinolem i to jest bardzo, bardzo ważne. Nie można tego robić, ponieważ tak naprawdę, jak już powiedziałem na początku, rujnujecie działanie retinoidów, niszczycie BHL, uszkadzacie skórę, która i tak już jest rozezłuszczona, bo jest w aktywnej fazie stymulacji komórkowej, jaką wyrządza retinol w procesie poretinoidalnym. Także nigdy w życiu nie stosuje się żadnych kwasów ani żadnych peelingów przy stosowaniu retinolu, ponieważ retinol robi to wszystko sam. Dajcie działać składnikowi aktywnemu, pozwólcie mu zadziałać. Także jak najbardziej nie kombinujcie na własną rękę, bo później krzywdy będą i spustoszenia bardzo, bardzo ogromne i będziecie musieli po prostu wtedy poświęcić bardzo grubo swój portfel, negatywne skutki, będziecie musieli przeżyć nadmierną wrażliwość skóry, wasza skóra dosłownie na wszystko będzie reagowała histerycznie, będzie rozezłoszczona, będzie w ciągłym rumieniu i w podrażnieniu, a tego raczej nie chcecie, także nie kombinujemy, nie łączymy kwasów retinolu, ani żadnych innych peelingów w trakcie kuracji retinolem, a jeżeli ktoś w internecie szerzy takie bzdury, że używa się kwasów w inne dni bez retinolu, to jest to działanie szkodliwe społecznie, mające na celu zniszczenie, zrujnowanie wam bariery hydrolipidowej dla celów własnych korzyści. Także nigdy w życiu słuchajcie się swojej skóry. Jeżeli producent i badania naukowe mówią, że przy retinolu nie stosujemy żadnych preparatów keratolitycznych, to tego nie stosujemy. Krótko, retinol złuszcza skórę, retinol odnawia skórę, retinol ją przebudowuje, także nie stosujemy żadnych preparatów keratolitycznych w trakcie kuracji retinoidalnej. Należy o tym pamiętać i jest to błąd niewybaczalny, jeżeli chodzi o stosowanie w trakcie retinolu peelingów enzymatycznych, peelingów bądź kwasów. Nigdy, nigdy w życiu. Pewnego dnia obudzicie się z skórą bardzo czerwoną, nawet opuchniętą, z permanentnie uszkodzoną barierą lipidową, ze stałą nadwrażliwością skóry, a tego raczej nie chcecie, tylko chcecie w pełni ustabilizować funkcjonowanie gruczołów łojowych, chcecie prawidłowo przywrócić prawidłowe funkcjonowanie skóry i komórek, także nie stosujecie w trakcie retinoidów żadnych kwasów ani peelingów w żadnej formie. Skóra ma się sama odnowić, skóra ma się sama przebudować, skóra ma się sama zregenerować i to jest bardzo, bardzo ważne. Następna bardzo ważna, elementarna kwestia jest taka, że trzeba być ostrożnym, jeżeli chodzi o regenerację bariery hydrolipidowej. Przy stosowaniu kosmetyków retinolowych, ogólnie preparatów keratolitycznych, w kosmetykach ogólnie, to jest temat, który ja poruszam od wielu, 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 wielu lat. Wiemy o tym, że mikroplastiki, parafina i tak dalej to jest zło świata, my o tym wiemy. Aczkolwiek jeżeli w trakcie kuracji retinolem będą stosowane produkty z plastikiem o zgrozo totalna bądź z parafiną, nigdy w życiu nie uzyskacie spektakularnych efektów działania retinolu. A nawet jeżeli pozornie te efekty uzyskacie, to po odstawieniu retinolu większość problemów waszych z skórą wróci. Ponieważ retinol to co odblokuje, to odblokuje, ale zaraz wy zapychacie to parafiną albo mikroplastikiem. Także jaki sens jest co odblokowywać coś, co zaraz znowu zostanie zabrudzone, zanieczyszczone. Od parafiny uciekamy, wielokrotnie na ten temat mówiłem na kanale, od mikroplastiku również, jest nawet poświęcony odrębny filmik na temat mikroplastiku. Stosujemy realnie działające na naszą skórę ceramidy, lipidy, substancje NMF, substancje, które chronią naszą skórę przed transepidermalną utratą wody z naskórka, czyli tewlem, i regenerujemy skórę w sposób integralny i bardzo, bardzo realny. Czyli stosujemy czyste składowo składniki, które nie są blokowane w przenikaniu, które realnie oddziałują na nasze komórki skóry, przyspieszają proces rekonwalescencji na retinokuracji, jak i również regenerują barierę lipidową, uzupełniają niedobory ceramidowo-lipidowe w naszej skórze, przez co mamy integralnie połączoną skuteczność retinoidów, bo one działają na wszystkich płaszczyznach, no i ceramidów, które ogólnie, globalnie odbudowują komórki skóry, zmniejszają dyskomfort, regenerują i również przyspieszają cały proces odnowy skóry w trakcie okresu poretinoidalnej reakcji na skórze. Także żadnych zapychaczy, żadnych oblepiaczy, wszystkiego się wyzbyć. Z takich kosmetyków w swoim domu i oczywiście jeżeli stosujemy retinoidy, to stosujemy realnie działającą pielęgnację. To też należy podkreślać. I teraz bardzo ważna kwestia, nabycie tolerancji, równanie się stosowanie retinoidów codziennie. Tak samo jak z kwasami. Nie.
Posłuchajcie, retinol w prawidłowym schemacie stosujemy 3 noce podrzędowo w tygodniu, tak jak wszystkie inne keratolityki niezmywalne, 3 noce podrzędowo w tygodniu. Dlaczego? Intensywnie, możemy to powiedzieć sobie tak kolokwialnie, najpierw intensywnie męczymy skórę, czyli ją bardzo mocno stymulujemy, wymuszamy na niej ten proces keratynizacji i odnowy, a przez pozostałe 4 dni odbudowujemy barierę hydrolipidową, nawilżamy, naprawiamy, regenerujemy, robimy okluzję, dbamy o tą skórę. Stosowanie kwasów codziennie i złuszczanie czegoś, czego nie ma, jest po prostu bardzo szkodliwe społecznie, jeżeli chodzi o działania kosmetyków i rekomendacje kosmetyków. Kwasy stosowane codziennie powodują przejście w skórę w aktywny stan zapalny, który jest ciągiem i niestety ani efekty nie będą pozytywne, choć na początku może Wam się wydawać, że jest wszystko super, ale w pewnym momencie, kiedy bariera lipidowa powie dość i po prostu padnie na twarz, niestety będziecie gorzko żałować tej decyzji. Jeżeli chodzi o stosowanie retinoidów, retinoidy również stosujemy 3 noce pod rząd solo w tygodniu. Nie stosujemy codziennie, nawet przy nabytej mega tolerancji, ponieważ nasza skóra nie może być w ciągłym stanie zapalnym. Teraz wyobraźcie sobie, mamy teraz następującą reakcję. Nakładamy retinol 3 noce pod rząd solo w tygodniu. Pojawia się reakcja paretinoidalna, która jest odpowiedzialna za stymulację, za regenerację skóry, za przebudowę, za pogrubienie. I w trakcie tej przebudowy i regeneracji, jak jest reakcja paretinoidalna, co? Dokładacie kolejne warstewki retinoidów? W jakim celu? W jakim celu są one dokładane? Żeby było lepiej? Nie będzie lepiej. Będzie gorzej. Skóra nie może być w ciągłym stanie zapalnym. Skóra musi mieć swoją harmonię, swój spokój i swój czas na regenerację. Także nie słuchajcie takich bzdur, że retinol używa się codziennie. O, retinol używa się 3 noce pod rząd solo w tygodniu. Jeżeli będziecie stosować retinoidy co drugi dzień, też wyrządzacie swojej skórze krzywdę. Dlaczego? Ponieważ, jak już Wam mówiłem, reakcja paretinoidalna pojawia się w ciągu 72 godzin od aplikacji pierwszej dawki retinolu. Więc aplikowanie go co drugi dzień będzie powodowało nieprzerwaną reakcję zapalną. Czyli nieprzerwany okres paretinoidalny. Bo tutaj nałożycie retinol w piątek, tak? Nałożycie retinol w piątek, w niedzielę będą przejawy reakcji poretinoidalnej, to co w niedzielę dokładacie retinol, tak? Reakcja poretinoidalna trwa, no to co dokładacie znowu retinoid we wtorek? No nie. I tak samo się to dotyczy kwasów, że kwasów też nie używamy co dwa dni. Nie ma takiej możliwości. Albo złuszczamy skórę konkretnie i dajemy jej czas na odpoczynek, albo po prostu się oszukujemy i później będzie tak zwane kabum, bum i jeszcze raz bum. Także nigdy w życiu nie robimy takich schematów. Następna bardzo ważna kwestia, o której trzeba głośno powiedzieć, retinoidów nie stosujemy w lato. Nie ma takiej możliwości. Nie jesteście w stanie przewidzieć i żaden krem z filtrem w trakcie intensywnych upałów przy retinoidach, gdzie skóra się bardzo aktywnie przebudowuje, gdzie skóra jest w tym aktywnym stanie zapalnym, gdzie ta skóra się jednak złuszcza, nie jesteście w stanie zapewnić 100% ochrony przeciwsłonecznej. Przy kwasach jest to bardziej do przewidzenia, aczkolwiek przy retinoidach nie jest to do przewidzenia, ponieważ tam, gdzie na skórek Wam się będzie złuszczać, gdzie będzie skóra schodzić, tam mogą być braki kremu z SPF. Także niestety może dojść do poparzeń, odbarwień, przebarwień, po prostu uwrażliwienia skóry i do wiecznych plam na twarzy odbarwieniowych. Także retinoidów nie stosujemy w żadnym stopniu w lato, nigdy w życiu, bo nie jesteście w stanie przewidzieć i zapewnić 100% protekcji przeciwsłonecznej, ponieważ kiedy na skórek będzie się złuszczał na retinoidach, to złuszcza się z nim jednocześnie również ten krem z filtrem, który nałożyliście. Także no niestety nie możemy tutaj mówić o pełnym pokryciu skóry twarzy ochroną przeciwsłoneczną. Jeżeli ktoś Wam to doradza, jest to działanie szkodliwe społecznie, powinien Wam napisać oświadczenie, że ponosi za to odpowiedzialność, że poniesie ewentualne skutki negatywne za to, no ale niestety nikt w dzisiejszych czasach tego nie zrobi, bo lepiej tylko gdakać, a nie robić tego, co trzeba. Ważne, żeby była atencja, ale nikt tak naprawdę nie bierze pod uwagę zdrowia i komfortu skóry. W lato przechodzimy w delikatne kwasy, na przykład laktobion azelainowy, spoko, super sprawa, ale nigdy w lato nie używamy retinoidów. Retinoidy używamy od września do końca kwietnia i jest to w pełni wystarczalne. Oczywiście cały czas SPF 50. Przy retinoidach obowiązkową kwestią jest SPF 50 i SPF 50 musi być stosowany przy retinoidach. Nie ma bata na mariole, żeby tak powiedzieć, bez urazy jakiejkolwiek marioli.
Także retinoidy mają swoje wymagania, my wymagamy od retinoidów, a retinoidy od nas również wymagają. Także muszą się dwie strony dogadać, nie musi być wszystko spersonalizowanie zrobione. Na tym kończę. Jeżeli Wam się dzisiejszy filmik podobał, łapka w górę albo w dół. Kocham Was bardzo, wysyłam pozytywną energię, dużo zdrówka. Do następnego. Pa.